Dobra, to jak już sobie przerzucimy nasze screeny, to sobie je sobie wycinamy, klikając to narzędzie. I sobie pojawiają się takie kreseczki i musimy swoją calutką postać zaznaczyć. Tu. O. I wycinamy sobie i mamy właśnie tą naszą postać. Wyciętą, pierwszą mamy wyciętą, możemy sobie, żeby powiększyć tą postać, to klikamy sobie Ctrl T, dajmy tu i sobie powiększamy. I mamy taką, tego. I teraz sobie dajemy, tutaj te oczko nie musi być bez oczka i teraz sobie drugą postać wycinamy, tylko czekajcie, muszę sobie idealnie zbliżyć. Jak przybliżam, to jest Alt i Scroll. Robimy i sobie łączymy. Aha, coś mi się... Oho, coś mi się stało. Czy mogę tak wyciąć? Tak, to mogę. Jezus, muszę znowu to porobić. To czekajcie, ja to ogarnę i się widzimy znowu. To i się widzimy znowu. Dobra, już wszystko ogarnąłem, więc wszystko jest dobrze. Ja sobie teraz sobie tą warstwę mam. Jak teraz wycięłam sobie to i teraz sobie muszę to bardziej powiększyć. Teraz to. Tu i teraz. Teraz to sobie powiększymy. I sobie ja sobie tutaj to poustawiam. Sobie tu po... Dobra, może tak być. I usuwamy sobie to tło, co było na dole. Usuwamy, żebyśmy mieli tylko te dwie warstwy. Żeby zrobić fajną tą miniaturkę, to ja sobie skorzystam z tego, z paczki. Może będzie w opisie, żeby nie był taki pewny, może będzie w opisie. I ja sobie skorzystam z tej paczki, Minecraft tu i tam sobie Sky. Dam sobie niebo takie. Sobie dam tło. Jak zrobić, żeby to było tu? To klikam sobie Enter i tą warstwę na górę sobie dajemy.
A to jest za duże na to teraz. Dobra, i tutaj ja sobie wchodzę tu i sobie dam jakąś trawę. To było chyba w efekt 2D. O, efekty 2D. O, tu jest, tu. Więc też sobie to dajemy na górę. I sobie dam jakieś słoneczko, jakieś jeszcze dam sobie. Tu, to może tu? Nie. No, zooms chyba tutaj to będzie. A, żeby było też fajnie, to sobie zrobimy. To sobie damy też ten pasek taki. I mamy sobie taki pasek i teraz sobie dodam jakiś słon. I że jak na mnie torce, to ja sobie dam też sobie to. To sobie też dam. I mamy takie coś. I jeszcze sobie powiększę sobie to. I sobie dam też słonko, które... Jezus... to się nazywało. Słońce. O, słońce. O, tu jest słońce. I sobie damy słońce. I teraz damy sobie tu, dobra. I klikamy sobie. Ja sobie kliknę na tą warstwę moją. Ctrl T, sobie ją powiększę, znaczy pomniejszę w sumie. Dobra. I teraz tutaj dam sobie jakiegoś sky. Sky tu jest i mamy to. A to musimy dać to tak. I sobie to dam OK. I tu mamy teraz tego i musimy. I to jest bóg, więc to będzie taki gold. To dajemy sobie też dodaję to dam tutaj słońce. To sobie to tak. I dobra, teraz jak zrobić te napisy, to proste, daję sobie narzędzie do napisów. Ja tam sobie daję sobie tutaj no. Aha, to sobie zaznaczymy, dam sobie inną czcionkę. Minecraftową noob i będzie brązowy, bo noob to brąz. Wiadomo, bo noob to brąz. I ja sobie zrobię tutaj takie dwie spacje. I dajemy sobie teraz Ctrl T i sobie to powiększamy. Jak zrobić, żeby to było teraz za postacią. To łatwe, po prostu dajemy sobie tak i mamy to za postacią. I trochę słońce zasłania, ale to tam już zostawimy. Teraz dam sobie białe, bo teraz tworzymy kolejny tekst i tu będzie god. G-O-D. God. I god będzie bez spacji, tylko sobie go powiększymy. Ctrl T. Jak powiększamy, to Ctrl T już cały czas mówię. I sobie też, żeby to było za moją postacią, to sobie po prostu tą postać dajemy na samą górę. I na samej górze jest. Dodam sobie ten napis jeszcze. Dam sobie jeszcze większy. God. I mamy taką jadłkę. Fajna jest. I ja zobaczę sobie, czy ta jadłka na pewno jest prawie taka sama. Tutaj są obrazy.
Gdzie są obrazy? Photoshop. No, gdzie to jest? Co to jest? A bo ja mam to tego zapisać. To nieważne. To nieważne jest, ale mamy już taką miniaturkę. Fajnie jest zrobiona. Jest spoko. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Naura.